światło blisy. Jestem zawsze przygotowany. Czasami tylko w oparciu o większą albo o mniejszą liczbę książek. Jesteśmy po Niedzieli Miłosierdzia i temat bardzo piękny. Zaczynamy wyznanie w Jezusa Chrystusa. Te niedziele po Wielkanocy są poświęcone Jezusowi, osobie, drugiej osobie, Trójcy Świętej. Wiem, że taka charakterystyczna to będzie czwarta niedziela po Wielkanocy. To jest niedziela Dobrego Pasterza. To tam szczególnie prosimy o powołania, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Tak, a my w naszym wyznaniu wiary dochodzimy do dużego drugiego rozdziału, który będzie mówił nam o wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego. Naszego Pana. Naszego Pana, tak. Mógłbyś się jakoś rozkręcić, żeby to nabrało tempa? O, proszę bardzo. No, jakąś zagadkę, jakiś obraz. Jakąś zagadkę. Wczoraj była zagadka. Wszyscy lubią zagadki. Wszyscy lubią zagadki, tak? Szczerze mówiąc, to jedyne, co mi się tak od razu gdzieś zwróciło moją uwagę, czytając ten fragment katechizmu, to to, że bardzo mocno jest tam postawione. A może inaczej, mam zagadkę. Dawaj. Jaki temat jest w tej części katechizmu, który tobie powinien bardzo się spodobać? Jaki temat? Tak, jest tam podjęta pewna kwestia odnośnie Jezusa Chrystusa, która tobie się powinna bardzo spodobać. Mi wyczytałem, że katechetyczna. No, o tym mówię. A jest, jest, jest. Trzy punkty. O tym mówię, trzy punkty, tak. Bardzo ładnie to jest powiedziane i szczerze mówiąc nie spodziewałem się w tym miejscu takiej treści. Ja też. I też to chciałem wyciągnąć na wierzch, że tych 9 albo 10 punktów tego wstępu katechizm poświęca ujęciu katechezy. Tak, dokładnie. I bardzo mocno jest to podkreślone, że w centrum katechezy Kościoła jest osoba Jezusa Chrystusa. I nawet sobie to zanotowałem na mojej kartce ściągawce, że my przez katechezę mamy doprowadzić do komunii z Jezusem. Możemy rozwijać, co to znaczy ta komunia, a nie doprowadzać do realizacji technik duszpasterskich. Czasami do tej komunii się doprowadza przez realizację technik duszpasterskich, znaczy, ale priorytetem ma być finał, spotkanie z Jezusem. Nie wiem, co ty rozumiesz teraz przez technikę duszpasterską, bo to, żeby dobrze zrozumieć, no nie, bo jak się prowadzi duszpasterstwo, to zawsze jest jakaś metoda na to duszpasterstwo, no nie? Natomiast mnie to bardziej takie coś, że cała katecheza powinna być skupiona tak naprawdę na tej osobie Jezusa Chrystusa i zastanawiam się, czy faktycznie my tak do katechezy podchodzimy w Kościele. To pociągnę tę myśl o tych technikach. Nie tyle jest ważne, żeby zrealizować cały program podręcznika katechetycznego, bo przez 52 lekcje w roku szkolnym ja mogę wszystkie tematy ładnie powiedzieć, ale w żadnym z tych tematów nie podprowadzę słuchacza na spotkanie z Jezusem. No o właśnie, o coś takiego mi chodzi, nie? Że na ile my tak faktycznie w katechezie podprowadzamy do Pana Jezusa, albo w ogóle na ile my tak rozumiemy katechezę w Kościele. No, a pamiętasz, jak się nieraz można żartować z kaznodziejów, że ładne kazanie mówiłeś, ładne, ładne, ale o Panu Jezusie tam nic nie było. Tak, tak. Bardzo często tak jest. Nie? Ktoś na przykład wyjaśnia treść jakiejś encykliki i katechizm nas uczy, że wszystko, co my mówimy, tak naprawdę z Jezusa wypływa, do Jezusa prowadzi, a my tych połączeń w tych naszych wywodach bardzo często nie ukazujemy. Tam nawet jest tak mocniej powiedziane, że jeżeli się cokolwiek innego robi lub mówi, to tylko ze względu na Jezusa Chrystusa. I warto te połączenia uświadamiać, pokazywać. No, ale też dla nas to jest pytanie, myślę, takie, że jeżeli głosimy Ewangelię, albo jeżeli na przykład, może inaczej, może nie tyle głosimy Ewangelię, bo to jest gdzieś potem, powiedzmy, natomiast jeżeli podchodzimy do katechezy, czy to jako ten, który naucza, czy jako ten, który słucha albo szuka katechezy, to czego my tak naprawdę szukamy w tym? Jezusa Chrystusa. No, katechizm nam mówi bardzo jasno, że tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. No nie, że... No to teraz weźmy na przykład taki najbardziej znany katechizm do bierzmowania. 200... Ile tam było? 212 punktów? 212 czy 211 pytań, no nie? Na ile takie coś może podprowadzić do osoby Jezusa Chrystusa? Na ile to są po prostu regułki? No nie? Co to jest łaska, czym jest grzech? 7 grzechów głównych i tak dalej. Takie ujęcie nie uczy tych powiązań,
A słowo powiązania chcę, żebyś zapamiętał, bo te powiązania są mi potrzebne, jak będziemy badać dalsze. Będzie jak z kropkami, tak? Umiejętność łączenia kropek, tak, to tak, tutaj tak. Powiązania. Bo naród wybrany, czy wtedy Hebrajczycy, Żydzi, mieli genialną zdolność łączenia kropek. Powiązywania tytułów proroctw, które potem w Jezusie się spełniły i oni słuchając na przykład świętego Pawła, który miał do nich katechezę, umieli tak połączyć te różne rzeczy, że im nagle wychodziła postać Jezusa, który był zapowiedziany, przepowiedziany, odpowiedziany i tak dalej, a my dzisiaj tego nie mamy. No właśnie, to jest taka rzecz, która mnie najbardziej gdzieś chyba dotknęła, jak to czytałem, że my tak rozczłonkowaliśmy pewne rzeczy i pooddzielaliśmy od siebie trochę jak w medycynie specjalizację, tak. Nie? Że często są lekarze, którzy mają swoją specjalizację i on już dalej nie sięga. Mhm. On już nawet nie wie, co to jest medycyna ogólna, tylko jest gdzieś zamknięty na albo w innej dziedzinie też są specjaliści, którzy mają wąską dziedzinę, w tym są świetni, prawie że genialni, ale już szerszej perspektywy nie ma, no nie? A trzeba spojrzeć całościowo. I tak samo może być właśnie w podejściu do religii, no nie? Czy do chrześcijaństwa, że możemy mieć jakąś perspektywę taką wąską, a teraz nam katechizm mówi, że wszystko, cokolwiek się mówi, robi, w jakikolwiek sposób się katechizuje, zawsze w centrum jest Jezus Chrystus i to jest taki fundament. Można zrobić taką analizę kazania ostatnio wysłuchanego. Jeżeli w tym kazaniu nie ma połączenia z Jezusem, nie ma takiego akapitu poświęconego, jak to wszystko, o czym mówiłem, jest związane z Jezusem, no to takie kazanie to chyba taka truja na szynach, trzeba by wyznać. Czekaj, ty masz swoje kazania na naszym tutaj, prawda, tak, podcaście. Można sprawdzić, jest połączenie z Jezusem. A to dobrze, posłuchamy. Można posłuchać. A wiesz, i pójdę dalej, bo mi się to spodobało, mimo że mam inne punkty. To dlaczego ten Jezus jest taki ważny? Bo to jest jedyna osoba, która zbawia człowieka. Mhm. Dlatego jest ważny. No i tak sobie myślę. Tam jest wprost powiedziane, nie ma zbawienia w kimś innym. Tak, poza też nie dano żadnego innego imienia, o tym chcemy też mówić. Ale próbowałem sobie tak na chłopski rozum. Dlaczego informacja o Jezusie 2000 lat temu robiła takie show, a teraz już nie robi takiego show? No bo mamy głosić Jezusa, mamy głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Katechizm mówi o tym, że przyszedł, że był Synem Bożym, że cierpiał i zmartwychwstał. Czemu jak wtedy to mówili, to ludzie potrafili w dużym mieście, w Koryncie, tak ostatnio biskup w podcaście mówi, ludzie się zatrzymywali i posłuchali, mimo że byli zagonieni swoją pracą i tam przesuwaniem statków między jednym portem a drugim. A jak to jest, że ja dzisiaj wychodzę i jak zagadam, to jakoś tak nie bierze? Może dla nich to była nowość. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Mi się wydaje, że 2000 lat temu, jak, nie wiem, Piotr apostoł wychodził i głosił kerygmat, głosił Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie, to on głosił zupełną nowość. Poza tym jeszcze druga rzecz. Tam Żydzi czekali na Mesjasza. A fajne. Nie? Mieli w sobie taką postawę oczekiwania. Myślę, że my dzisiaj mamy problem z tymi dwoma rzeczami na pewno. Po pierwsze, dla nas to już nie jest żadna nowość. Nam się wydaje, że my już wszystko wiemy w tym temacie i nic nas tu nikt nie zaskoczy. A po drugie, my już nie oczekujemy Mesjasza, bo my już mamy pewną wizję świata, która nam wystarcza, że tak powiem. No tak, zupełnie inna perspektywa. Mesjasz już był. My czekamy na drugie przyjście, czyli to w sumie ostateczne na końcu czasów. Które często jest, że tak powiem, w codziennym zagonieniu totalnie zapomniane, no nie? To już się o tym nawet nie myśli za bardzo. Aha. Nie wiem, czy masz jeszcze jakiś pomysł, ja mam te dwa w każdym razie, tak na szybko. Trzeci to może tak nie pasuje, ale sobie wymyśliłem, że myśmy się oswoili ze śmiercią. Myśmy się oswoili z tym, że śmierć nam ludzi zabiera i ich nie ma. Przeżywamy, płaczemy. A wtedy, jak oni głosili Jezusa, no to było tak dużo religii, tak dużo tej wiary, że jest życie wieczne, że jest jakieś spotkanie możliwe. I teraz, jak my komuś mówimy, że ten Jezus to jest jedyny gość, który pokonuje śmierć. Czy ja w ogóle czekam, żeby ktoś pokonał śmierć? Możliwe, że faktycznie można tak z tej perspektywy popatrzeć, że my się oswoiliśmy ze śmiercią, a z drugiej strony mi się wydaje, że my się bardziej boimy śmierci niż 2000 lat temu się bano. Bo traktujemy ją tak, że ona kończy jej finał. Że kończy jej finał, no nie? A kiedyś może się jej tak nie bano. O to mi chodzi z tym oswojeniem ze śmiercią, że
medycyna, nauka przyrodnicza i tak dalej pokazało nam, że wszystko ma swój początek i ma swój koniec. I mam wrażenie, że my też tak podeszliśmy, że wszystko się musi skończyć. Czyli, tak, nierealny sposób byśmy tak, powiedzieli, no nie? Że moje życie ludzkie się musi skończyć i już nikogo nic nie będzie. Ja się boję tego końca, ale jestem świadom, że on musi przyjść. I nie czekam na to powstanie z martwych. Nie rozumiem tego, co to znaczy powstać z martwych. Nie czekam na życie poza. Czyli można powiedzieć, że jak katechizm nam tak dzisiaj stawia w centrum Jezusa i pokazuje, że wszystko, cokolwiek tyczy się chrześcijaństwa, czy nauczania w Kościele, głoszenia Ewangelii, ma się odnosić do Niego, to tak naprawdę dlatego, że On pokonał śmierć. Tak to daje widzę. Daje życie. Tak to widzę. Dlatego jest takim centrum. Tak. Ale mamy dzisiaj z tym problem, no i to jest słuszne, no nie? Mamy z tym problem, bo mamy problem i z podejściem do śmierci, i z podejściem do życia wiecznego, i w ogóle z wyczekiwaniem czegoś takiego, co zmienia perspektywę w życiu. Bo jeśli bym tak mocno wierzył, że śmierć nie jest takim stuprocentowym końcem, to ten mój kontakt ze zmarłymi owocowałby różnymi działaniami. On w wielu sytuacjach owocuje, czyli jest modlitwa za zmarłych, jest msza święta za zmarłych, jest kultywowanie pamięci, to owocuje. Ale tak przypuszczam, to jest moja subiektywna opinia, że bardzo wielu ludzi jest śmierć, okej, skończyło się, nie ma cierpienia, nie ma nagrody, nie ma nic. Nie wiem, czy bardzo wielu, ale pewnie jest dzisiaj takie podejście i... To, cośmy też mówili w jakimś przykładzie, czy słyszeliśmy, że jak chcesz przedłużyć sobie życie, to było w jakiejś reklamie, żeby twoja urna służyła jako miejsce wzrostu jakiegoś drzewa. No to ja się z taką reklamą nie spotkałem, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że takie podejście, żeby wysypać prochy pod drzewo, żeby, że tak powiem... I wtedy będziesz się odradzał, będziesz rósł jako drzewo. Już nie chcesz... Twórca tej reklamy nie proponuje takiego myślenia, będziesz żył po śmierci jako osoba zbawiona i tak dalej w jakiejś religii, tylko będziesz żył w sposób materialny, tam drzewo zapuści korzenie w tych twoich prochach i będziesz... No podoba mi się to. Powiem ci, że z perspektywy takiej faktycznie wyjątkowości chrześcijaństwa dzisiaj, to chyba najmocniej właśnie powinno wybrzmiewać to, że Jezus daje nam taką pełnię życia. Daje nam wieczność. Że dlatego my Go wybieramy, dlatego w ogóle chcemy Go poznać. I to jest też, jak człowiek na coś czeka, jak czuje, że czegoś potrzebuje, jak to wyczekiwanie czasem jest z pokolenia na pokolenie, tak jak w przypadku Izraela, no nie, pokolenie w pokolenie oni wyczekiwali. To kiedy wychodzi ktoś i mówi, spełniło się, to normalne jest, że każdy się zatrzyma. Tak. I teraz, jeżeli my byśmy dzisiaj usiedli, zastanowili się nad takim czymś, czego ja tak naprawdę w życiu oczekuję. I jeżeli znajdziemy pytanie o wieczność wtedy i zapytamy się, czy chcemy tej wieczności, no to siłą rzeczy to, co się głosi teraz po zmartwychwstaniu w Kościele, tydzień w tydzień, niedziela w niedzielę, dzień w dzień tak naprawdę, bo to pokazuje nam ksiądz biskup na tych spotkaniach ze Słowem Codziennym, no to jest najlepsze możliwe słowo, które można teraz usłyszeć. Bo jest odpowiedzią. Bo konsekwencje są oszałamiające. Dokładnie, no Jezus dlatego tak. Żyje i jest tu, gdzie dwóch albo trzech. No nie, dlatego to jest takie mocne i myślę, że dlatego tak katechizm bardzo mocno to podkreśla, no nie? Że na tym powinno się wszystko opierać w głoszeniu, w katechizowaniu. I teraz tak, ja bym to jeszcze pociągnął dalej, jak już tak się zatrzymaliśmy przy tej katechezie. Jeżeli się uczyliśmy regułek, no nie, do katechizmu i gdzieś tam nawet w głowie niektórzy jeszcze pewnie niektóre mają te regułki, kto ma lepszą pamięć, to pamięta, to na ile one mnie w ogóle otwierają na takie spotkanie z takim Jezusem, z takim wydarzeniem, jakim jest zmartwychwstanie? Słabo? Słabo, no nie? Sucha teoria, nie? Słabo, sucha teoria. Nie mamy takiego podejścia, że... powiem sobie 7 grzechów głównych, a one mnie otwierają na osobę Jezusa Chrystusa. A powinny, no nie? Jeżeli to jest katecheza, a jest katechezą Kościoła, no przecież Kościół drukował katechizmy, a nie ktoś przypadkowy. Jeżeli Kościół ułożył 7 grzechów głównych, a sam mówi w katechizmie, że wszystko, cokolwiek jest treścią katechezy, ma odnosić do osoby Jezusa, no to 7 grzechów głównych też powinno odnosić. I to bym połączył z tym zdaniem, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. A łaska, że idziemy po stronie miłosierdzia Bożego, jeszcze pod wpływem niedzieli. Masz rację. Ale nie, no to działa, no nie? Jeżeli byśmy siedli tak uczciwie i zobaczyli, czym jest grzech,
że jest odejściem od Pana Boga, gubi się moja relacja z Jezusem, tracę tą perspektywę, którą On mi przynosi, więc, że tak powiem, katecheza o grzechu jest katechezą o Jezusie. Otwarcie tylko się trzeba na niego. Te powiązania, no tak. Nie? Trzeba zacząć uczyć się szukać tych powiązań między jednym a drugim, tak żeby faktycznie gdzieś w centrum był Jezus. Przejdę teraz do przykładu, który wyczytałem w tej mojej ulubionej książce do naszych tematów księdza profesora Stańka. I on pisze tak, że ludzie sobie budują gmach wiary. To jest piętrowy budynek. Już mi się podoba. Na pierwszym piętrze, czy w piwnicy, czy na pierwszym poziomie, to chodzi o to, żeby w ogóle uwierzyć w istnienie Boga. I są ludzie, którzy żyją w takim jednopiętrowym mieszkaniu. Wyżej, ja sobie to porównałem do naszej sfery tutaj w Bielsku, nie, że jest parking dolny, potem jest pierwsze piętro. I to pierwsze wyżej to jest uwierzyć, że słowo Boga jest autorytetem. Nie tylko, że jest, ale to, co mówi, mi się przydaje w życiu i ja według tego postępuję. Wierzę w Boga i wierzę Bogu. Tak. Potem jest kolejne piętro, czyli w tym przykładzie to jest trzecie piętro. I tam jest wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Czyli, że się Bóg objawił w taki bardzo... Namacalny, bliski, ludzki sposób. Ludzki sposób. I to, co Jezus mówi i tak dalej, że to warto stosować w życiu i On przynosi tą odnową, przynosi całe to bogactwo objawienia. Jest jeszcze czwarte piętro, ale o tym nie chcę mówić. Dobrze. A to trzecie i profesor mówi tak, że to nie znaczy, że ja zapominam o tych poprzednich piętrach. To znaczy, to że się ja wznosi na nich. Że ja żyję w takim domu, który jest tak bogaty. Jeżeli schodzę niżej, to po to, żeby się spotkać z tymi, którzy są na tym niższym poziomie. Żeby z nimi pogadać, z nimi zaczerpnąć jakiejś relacji i potem nawet ich podprowadzić wyżej. I dlaczego mówię o sferze? Bo profesor mówi, że na tym trzecim poziomie, gdzie jest Jezus Chrystus, pojawia się przewiązka, pojawiają się schody do nieba. Bo aha, tylko i wyłącznie z poziomu Jezusa możemy wrócić do tej relacji z Bogiem, do tego przebóstwienia, o którym mówiliśmy, pójść no, tam. Tylko w Jezusie mamy zbawienie to. Tak, to jest dzisiejszy temat. No i dlatego mówię o sferze, bo na tym poziomie w sferze jest ta przewiązka do następnego miejsca. Jeszcze jest jedno piętro. Tak, tak. I też podobno Matkę Teresę pytali, jak się zbawią ci, którzy nie poznali Jezusa, którzy nie weszli na to trzecie piętro. Ona miała powiedzieć, że niech czynią najwięcej dobra, ile potrafią, a resztę niech zostawią Panu Bogu. Tak, bo to pewnie nam wyjdzie przy jakiejś innej okazji, ale nawet jeżeli ktoś nie zna Jezusa, a zostanie zbawiony, to dzięki Jezusowi. Czy to nie wyklucza bycia zbawionym przez Jezusa, jeżeli ktoś nie miał okazji spotkać, no nie? I uwierzyć. No i taki ładny Ja bym to nawet dzisiaj chyba zostawił, bo mi się wydaje, że to jest takie dobre dopowiedzenie do tej części katechizmu, że przez to, że katechizm tak mocno w centrum postawił Jezusa, to nas jak gdyby wzywa do tego, żebyśmy sobie umieli dobrze poukładać cały obszar naszej wiary. Ty to porównałeś do budynku, no nie do budowli. Można to pewnie do innych różnych rzeczy porównać. Natomiast to wiązanie treści, które my mamy, znamy bardzo często, wokół Jezusa Chrystusa jest, myślę, bardzo takim ciekawym sposobem podejścia w ogóle do wiary. Może takiego nawet odnowienia trochę w myśleniu o swojej wierze, o chrześcijaństwie, które się przeżywa, bo chyba rzadko o tym w takiej perspektywie myślimy. I zapisałem sobie jeszcze takie zdanie, że ta pierwsza część katechizmu ładnie ustawia w szeregu wszystkich kapłanów, wszystkich głosicieli Ewangelii. Bo tam katechizm ma taki punkt, żeby każdy ksiądz tak mówił, jak mówił Jezus. Nie głoszę siebie, ale powtarzam to, co otrzymałem od Ojca. Tak mówił Jezus. Moja nauka jest tego, który mnie posłał. Tak. Nie? Nie od siebie mówię. Teraz czy każdy ksiądz może powiedzieć tak samo? Tu dotykamy troszkę innego aspektu tego, w jaki sposób głosimy i co głosimy. No, ale to się dalej wiąże, bo to jest znowu powiązanie, że jeżeli już katecheza mnie doprowadza do tej komunii, o której mówiłeś z Jezusem, spotkania z Nim i spotykam się z żywą osobą Jezusa, to kolejnym krokiem takim naturalnym jest ewangelizacja. Nie? Że ja teraz się chcę podzielić tą osobą. Chcę się podzielić odkryciem. Ja mam wrażenie, że my już dzisiaj nie odkrywamy nic w religii, w naszej wierze, w chrześcijaństwie. My już wszystko mamy poodkrywane. Karty na stole. A de kas. Ja nie mówię, że tak jest, tylko że tak dzisiaj można odczuć, że bardzo często mamy takie wrażenie w podejściu,
że już karty są na stole. No ale w pokerze jest takie, że sprawdzam, nie? Te karty nawet jak są na stole, to trzeba je pooglądać. No to ja już mówię o tym, że już jest sprawdzone dla wielu. Że nie mamy takiego wow. Mhm. Nagle coś odkryłem, no nie? Wow, Pan Jezus zmartwychwstał. No tak. Zadzwonił ktoś do ciebie po niedzieli zmartwychwstania z takim... Widziałem filmik franciszkanów chyba z Lęborka, jak grają na gitarze i skaczą tacy panowie w słusznym wieku i cieszą się, jakby po raz pierwszy usłyszeli, że zmartwychwstał. To mnie tak pozytywnie zszokowało. To było to, ale faktycznie, no, proroctwa się spełniły oprócz tych dotyczących końca świata. No bo jeszcze istnieje. To jest jedno, że się proroctwa spełniły, ale takie szukanie powiązań w naszym życiu z tym, co wiemy na temat wiary, z tym, co poznaliśmy, z tym, co poznajemy, z osobą Jezusa, powinny mimo wszystko gdzieś w nas rodzić takie momenty zadziwienia, odkrycia czegoś nowego, że nagle ten Pan Jezus jest gdzieś bliżej mnie. Czasem mam wrażenie, że my już mamy taką niepoukładaną religię, tylko poszufladkowaną. Mhm. Bo to z układaniem jest bardzo fajne, bo jak człowiek sobie poukłada wszystko i ma, wie gdzie co jest, że tak powiem, to jest super, no nie? Może łatwo do tego sięgać i to mu pozwala szybciej robić powiązania. Natomiast co ja dzięki temu odkrywam? Nie? Jak, nie wiem, czytam Pismo Święte, modlę się, słucham kazania, czytam katechizm. Co ja wtedy odkrywam? No nie? Myśmy odkryli fenomen, tak. No nie? Że Pan Jezus jest centrum katechezy. Szczerze, jakbym się cofnął pamięcią do wykładów z katechetyki, to nie pamiętam takiego jasnego określenia. No chyba mówili. No pewnie mówili. Ale na tak pewno nie mówili. W pamięć. Ale nie zapadło w pamięć. Ja tego tak nie przeżyłem. Jak Czyli dzisiaj. Nie było to powiedziane tak, że to jest coś niesamowicie istotnego, ważnego, fundamentalnego. Od tego się tak naprawdę zaczyna. I powinno być tak powiedziane, że człowieku, idziesz na katechezę, to się zastanów, czy w tych 45 minutach, które będziesz coś mówił, robił, będzie Jezus i On będzie w centrum. Powiedział ci ktoś tak dobitnie wtedy? No tak, tak, nie. To może to chodzi o to doświadczenie, którego nabywamy z wiekiem. No i dam ci przykład. Można iść na katechezę i uczyć kogoś, najczęściej w tych klasach 5-6, drogi krzyżowej. I można z tego tematu, droga krzyżowa Pana Jezusa, uczynić narzędzie do katowania uczniów. Bo on się musi tego nauczyć na pamięć, to jest 14 stacji, to się wszystko myli. I ksiądz mówi, a tak, złapałem cię, nie powtórzyłeś, pomyliłeś się. I wychodzi uczeń z tej katechezy i on tam na tej drodze krzyżowej wymień, Jezusa nie spotkał. 7, 9. Jestem w stanie, to są 3 upadki. Proszę. Mam świetny sposób, jak nauczyć w ciągu 5 minut każdego człowieka drogi krzyżowej. Odpowiem to szybko, bo to już może kończymy. Połowę drogi krzyżowej nauczę cię od razu. Bo każda stacja to jest tak, Pan Jezus, coś tam. No to jak w każdej stacji już pamiętasz te słowa Pan Jezus, to już umiesz połowę. No faktycznie, naprawdę. No a teraz tylko trzeba się nauczyć, co to było tam dalej. Drugiej części, tak? I na drugiej połowy. Na to mam sposób graficzny i bardzo szybko to się uczymy. Ale podoba mi się to, no nie? Że mamy jakieś treści, które my znamy, przeżywamy i teraz trzeba... spróbować połączyć je za każdym razem z osobą Jezusa. To nam świetnie wyjdzie w realizacji dalszej tego tematu o Jezusie Chrystusie, bo żeby zrozumieć Jego tytuły, te połączenia musisz znać. No właśnie, właśnie, właśnie. Dlatego myślałem, że jeszcze dzisiaj zdążymy te tytuły Pana Jezusa, ale chyba już nie. Serdecznie Ciebie zapraszam, bo się przygotowałem za tydzień. Za tydzień, tak, będą tytuły Pana Jezusa, może coś jeszcze więcej, zobaczymy jak nam wtedy pójdzie. A dzisiaj dwie rzeczy bym chciał, żeby każdy gdzieś nie tylko zapamiętał, ale sobie siadł i przemyślał. Pierwsza to jest ten budynek. Fajny. Czyli jak mam gmach wiary zbudowany, czy w ogóle mam zbudowany. I czwarte piętro. Czy może to nie jest tak, że dopiero mam wszystko na składowisko materiałów budowlanych i teraz trzeba dopiero kogoś, kto będzie miał projekt i zacznie wznosić. A druga rzecz to te powiązania. To mi się bardzo podoba, żeby mieć powiązania między różnymi elementami wiary, których centrum jest Jezus Chrystus. Chrystus. Serdecznie Cię zapraszam, a tytuły Jezusa to wcale nie chodzi o doktorat. Do zobaczenia za tydzień.